wracali jako zwycięzcy. Pokonali Argentynę, Włochy, Jugosławię, Brazylię. Witano ich niczym kosmonautów. Cała Warszawa śpiewała 100 lat Kazimierzowi Górskiemu i jego srebrnej jedenastce. Ave Cezar wołano by w starożytnym Rzymie na widok tego człowieka. Nie było czasu na fetowanie sukcesu. Stadion olimpijski w Rzymie, eliminacje Mistrzostw Europy. Włosi chcą się zrewanżować za porażkę na Mistrzostwach Świata. Ławka rezerwowych z trenerem Górskim liczy na Szarmacha. Niestety, tylko 0-0. Gramy z wicemistrzem świata Holandią. Lato. Dejna do gadochy. Szarmach. Jak na Mistrzostwach Świata. 4-1 dla Polski. Sensacja na skalę światową. Bramkarz holenderski czuje się jak po nokaucie. Rewanż w Amsterdamie. Pięknie zagrała orkiestra, ale prawdziwy koncert gry dali dopiero piłkarze holenderscy. Strzelali spokojnie i precyzyjnie. Pożegnaliśmy się tu z rozrywkami o Mistrzostwa Europy. Trener Górski zmartwiony, a część kibiców w Polsce stwierdziło, że piłkarze zostali sprowadzeni na ziemię. Następne mecze w niczym nie przypominały występów srebrnej jedenastki. Na olimpiadzie w Montrealu zdobyliśmy co prawda srebrny medal, ale w kraju przyjęto go jako porażkę. Zaczynamy od nowa. Jan Tomaszewski, ten, który na Wembley zastopował Anglię, wytrwale ćwiczy, aby znów bronić rzuty karne, tak jak na Mistrzostwach Świata. Jeśli skakanka może pomóc w strzelaniu goli, trzeba skakać. Eliminacje Mistrzostw Świata. Mecz z Cyprem w Warszawie. Niepokoimy się, panowie. Niepokoimy się mimo powrotu do reprezentacji Włodka Lubańskiego. Znowu się martwimy. To jeszcze nie to. Kochanie, jeśli chodzi o dzisiejszy dzień, robimy tak. Do południa będziemy robili... O godzinie 11 wychodzimy, mamy rozgrzewkę 2 razy 10 minut w dwóch grupach, po 10 minut gramy 4 na 4 koszykówkę i proszę wziąć płaskie buty i również gramy głowami. Zaczynamy główkować. Więcej prowadzenia, nie ma kozłowań. Co to jest? Harlem przyjechał? Gramy, 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 bo już minuta minęła. Jasiu, łobuziaku. To jest twarda męska gra. A teraz samemu trzeba poruszać głową. Zaczęło się argentyńskie tango, tym razem jeszcze na próbę. Tam teraz jadą wszyscy, aby poznać smak walki z dobrymi, technicznie szybkimi, ruchliwymi piłkarzami południowej Ameryki. Witano nas serdecznie. Pamięta się tu mecz w Stuttgarcie. Poświęcono nam sporo miejsca na łamach miejscowej prasy, ale przede wszystkim królowi strzelców ostatnich mistrzostw, Grzegorzowi Lata. Przygotowania do turnieju finałowego w toku. Stadiony w Kordobie, Rosario, Mendozie, Buenos Aires. Przekaźniki telewizyjne czekają. Mały Pampito, maskotka Mundial 78. Komu przyniesie szczęście? A bank informacji ciągle pracuje. Czy Stanisław Terlecki dobrze się ustawia, o tym wie tylko sam trener-selekcjoner. Czy Tomaszewski jest tam, gdzie powinien być?
Marek Kusto, świetny rajd. Czy zauważył to Bernard Blaut, zbierający w całość wszystkie wiadomości o piłkarzach? Dejna zatrzymał tempo gry w typowy dla siebie sposób. Niezbyt zachwycony jest trener reprezentacji Ryszard Kulesza. I nie tylko on. Na boisku 22 zawodników, na trybunach każdy z nich ma swojego obserwatora. W specjalnym arkuszu odnotowane są wszystkie zagrania, dobre i złe. Będziemy tutaj pewne rzeczy omawiali, w sensie nawyków pozytywnych i błędnych, szukając pewnych stale powtarzających się elementów dodatnich i ujemnych. I proszę popatrzeć sobie teraz na fragmenty tego. Tu zostały przygotowane w specjalny sposób. Po prostu chodzi o naukę, o zobaczenie siebie, zobaczenie w sposób obiektywny, bo to, co ja mówię, co mówią inni, jest nie, może być subiektywne. Natomiast film jest niemy. Rejestracja jest czysta, rejestracja tego, co rzeczywiście autentycznie na boisku się działo. I tu już nie ma komentarzy. Nie potrzeba. Komentarz jest sam dla zainteresowanych. Czeka nas trudna jesień, mecze z Danią i Portugalią. Odnieśliśmy już 4 zwycięstwa, ale to jeszcze za mało. 20 metrów. No nic, to ja myślę, że to było wynikiem, tutaj nad tym się nie zastanawiajmy znowu, nie dlatego, żeby się ładnie rozgrzeszać z tego i usprawiedliwiać, ale chcę powiedzieć, że jest to organizacji wina i ja tu część na siebie przyjmuję, po prostu rozgrzewki nie było. Nie było właściwej koncentracji do spotkania. I można to pokazywać jako element właśnie negatywny. Kiedy tego nie ma, nie ma porządnego przygotowania do meczu. Od środka przyspieszy. I prowadzimy. I Grzesi do tyłu. Prowadzi, hop! Raz, dwa. Tak, lewo, prawo. Dobrze, Wadziu, dobrze. Tak jak teraz tutaj. Heniu, już, Heniu Wawrowski. Ale szybciej, Grześ, szybciej, lewa, prawa. Tak, i powtarzamy ćwiczenie. Dobrze, tak, jeszcze szybciej toczymy. Więcej potu na treningach, mniej piłek w bramce. Oto dewiza Jana Tomaszewskiego. Zresztą nie tylko jego. Na ten mecz wybierała się cała sportowa Polska. Panuje optymizm. Najniższy wynik 3-1. Oczywiście dla Polski. Byliśmy pewni zwycięstwa. Tylko, że Duńczycy o tym nie wiedzieli. Poczynali sobie odważnie. Christensen nie miał respektu przed Kasperczakiem, aż dziwne. Ta siódma minuta gry. Rzut rożny dla Polski. Gęsto pod bramką Paulsena, ale trzeba strzelać. Raz. Drugi. I trzeci. Wreszcie. Brawo, Masztaler. Nasi w ataku. Dżentelmeński, lubański i wspaniałe lato. Dejna mija obrońcę i strzela tak, jak on to potrafi, oczywiście, gdy jest w formie. Wygrywamy 4-1. Dla Duńczyków być albo nie być przestało być pytaniem. Kibice natomiast mają swoją radochę. Dobra, ustawiamy. Czeka nas ostatni, najtrudniejszy mecz z Portugalią. Dawaj! Kasiu, wyskoczmy przed nim. To już zrobił, ale jeszcze kawałek. Jeszcze porządnie. Idzie, dobra, idzie kaka.
Kaka, pierwszy idzie Roman, drugi Kaka. No jak to jest? O co chodzi? Nie, nie, nie! Nie! Dobre! Dobre! Tak, Heniu! Chwilkę, ale ty musisz za długo czekać uderzenie, bo już jest, bo tu oni wyjdą już, rozumiesz? I nie masz komu zagrać. To bo zatrzymali się chwilę, no. Dobra, Zbyszek, tu uderz porządnie, długi. Tak zwane stałe fragmenty gry powtarza się do znudzenia, do pełnego zapamiętania. Rzut wolny, rzut rożny, to musi być opanowane do perfekcji. Trener Gmoch każe grać, grać, aby wygrać, grać. Spójrzmy tę sytuację, jak po akcji jest. Bo słabszy chwycił bramkarz piłkę, to ja jestem w ten sposób ustawiony, prawda? I oni wtedy wychodzą, a ty idziesz tu na sekurację, jeżeli to jest z prawej strony i to samo robi Boli. Prawda? A ty, Władek, wchodzisz bliżej, dochodzisz do linii obrońców, bo ty dyktujesz, czy jest spalony, czy nie, ale raczej ja sekuruję stronę, gdzie on zagra, wiesz? Albo w lewo, albo w prawo, zależy jak on tam ułoży. Proszę bardzo, Zyga. Zwód robisz, że uderzasz, a dajesz Wojtkowi. Nie, nie, Kaka źle wchodzi. Kaka wchodzi tam. Kaka. Opa! Nie, nie, Heniu! Heniek! Coś tu nie gra, ale co? Odpowiedzi szukają Janusz Garlicki i Jerzy Sołtysiak, lekarze reprezentacji. Bieganie po schodach jest po prostu testem określającym moc każdego zawodnika. Trener musi wiedzieć dokładnie, jakimi siłami dysponuje każdy kandydat do reprezentacji. Jaki to będzie mecz? Czy zawodnicy zdają sobie z tego sprawę? Nie przypuszczam, żeby oni poddali się nam tak bez bicia, a my z kolei no, też nie jesteśmy ułamki. Także trzeba się nastawić na to, że będzie gorąco. Nie wiem, może Adam ma inne zdanie. Ja myślę, że mecz będzie bardzo ciekawy. Przy czym walka będzie naprawdę o wszystko. Walka będzie o Argentynę. Także na pewno Portugalczycy w środkach nie będą przebierać. Zresztą tak samo my chyba im odpowiemy tym samym. Uważam, że powinien być ciekawy. Interesujący, że wygramy. Ja uważam, że mecz będzie taki, żebyśmy się zakwalifikowali do Mistrzostw Świata. Ostatni dzień przed wielkim meczem. Koniec treningów, ćwiczeń, magnetowidów, taktyki. Relaks, spokój. W rozpędzie tylko doktor Garlicki i trener Kulesza. Wolą nie myśleć, co będzie jutro. Jak będzie jutro? I wreszcie mecz o wszystko. Zaczynamy z impetem. Oni też. Oni muszą wygrać. Zwijają się jak w ukropie. Od razu widać, że są wyjątkowo dobrze przygotowani, że to będzie ich najlepszy mecz w eliminacjach. Do przodu dyryguje trener. Poskutkowało. Świetny strzał głową. Szarmach, a to pech. Alves atakuje. Odpycha Szarmacha, ma Stalera, ale robi to elegancko, w rękawiczkach. Wreszcie wiemy, po co je nosi. Spokojnie, trenerze. Dejna prosto z rzutu rożnego trafił do bramki. Prowadzimy 1-0. Jest dobrze. Jeszcze nie bardzo dobrze, ale dobrze. Portugalczycy nie rezygnują. Po szybkim ataku lewym skrzydłem Fernandez wyrównuje na 1-1. I to wszystko, czym mogą się cieszyć nasi rywale. Po raz trzeci w historii Polska jedzie na Mistrzostwa Świata. Dziękuję wam, chłopcy, mówi trener Gmoch. Do tych, którzy jego i nas nie zawiedli. Do zobaczenia w Argentynie. Thank you.
Thank you.